Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam dla Was bardzo dobry news, a mianowicie zarówno miniacz 4 Pro, jak i R3, jak i aparatura przeszły aktualizację. Bardzo fajna sprawa, widać, że DJI ciśnie na sprzedaż tych produktów przed nowym rokiem, w okresie świątecznym, bo te produkty faktycznie powinny na nich zarabiać. A my dzisiaj zobaczymy sobie, jak ta aktualizacja wygląda, co ona nam wnosi, jaka to jest wartość i co możemy wykorzystać. Zapraszam Was bardzo serdecznie do szybkiego przeglądu tych poszczególnych cech związanych z aktualizacją z końcówką 300. Let's go! To, co poprawili, jeżeli chodzi o samą aparaturę, możliwość nagrywania na karcie pamięci do tej pory, niby można było włożyć kartę i wybrać pamięć taką jak właśnie na karcie, ale okazywało się, że i tak nagrywało na pamięć wewnętrzną. Teraz, jeżeli popatrzymy sobie na ten róg nasz lewy, gdzie mamy mapę i przesuniemy sobie dwa razy, mamy widok z czujników i widać, to jest czujnik z przodu, ten, który widzimy teraz. Można to też rozszerzyć, klikając na rozszerzenie. To jest czujnik z przodu, ale on jest czarno-biały, prawda? Można zmienić na prawą stronę. Widać śmigło w ruchu. Z tyłu powinno nas być widać troszeczkę. I z boku. To jest ten widok. I teraz to, co jest bardzo fajne również, że jeżeli lecimy do przodu, na środku pojawia nam się wychylenie, tak zwany pitch, tak? Drona. W tej chwili on leci do przodu. Teraz sobie cofamy, wychyla się do tyłu, na boki, widać to wychylenie. Tutaj nie mam za dużo miejsca, ale możemy to bardzo ładnie pokazać. Ta cecha podoba mi się, aczkolwiek ona jest tak średnio użyteczna. I to, co też tu jest fajne, że można zablokować sobie widok z danej kamery, bo jeżeli odblokujemy widok z kamery, to przy ruchu na przykład do przodu działa nam kamera z widokiem naprzód. Przy ruchu do tyłu, czyli cofając, działa nam kamera tylna. Jeżeli bok, przerzuca się na boczną. I tak samo na drugą stronę. Natomiast jeżeli sobie zablokujemy, ja troszeczkę podniosę się i zablokujemy sobie kamerkę na przednią, przycisnę, pojawia się kółeczka, tylko i wyłącznie pokazuje nam przednią kamerę, widok z przedniej kamery, bez względu na to, w którą stronę lecimy. Teraz lecę do tyłu. I teraz lekko na bok, w drugą stronę, widać, że mamy to. Dobra, jest zablokowana. I teraz postaram się przelecieć tuż obok auta. Jeszcze troszkę niżej. I odrobinkę w tą stronę. Teraz lecimy obok auta. I widać samochód, nie? Teraz jestem na wprost siebie. Mogę trochę odjechać. Ale widać wyraźnie, nie? Na wykresie radarowym widzimy, z której strony też są przeszkody. To jest bardzo fajna sprawa. Widać, że mamy z boku przeszkody i na dole. Jeżeli się podniosę troszkę, to dolna przeszkoda znika, zostaje nam boczna z lewej strony. Kolejna aktualizacja, możliwość latania nisko. Tutaj trzeba oczywiście uważać. Safety, przechodzimy do safety. Advanced Safety Settings. I tutaj mamy możliwość latania. Vision Positioning and Obstacle Avoidance Sensing. Jeżeli wyłączymy to, to w tym momencie nie mamy czujników, ale możemy latać bardzo, bardzo nisko, tuż nad powierzchnią ziemi i dron nam nie ląduje. Ja pokażę Wam to dokładnie teraz. Wyłączyłem wszystkie czujniki, żeby nam nie przeszkadzało. Ok. I w tym momencie mamy super sprawę, bo latam dosłownie na 20-30 cm. Tuż nad powierzchnią gruntu. Niesamowicie. I teraz jak mam filterek, może troszeczkę kamerkę damy do góry, to naprawdę widać to idealnie. Można zupełnie inne ujęcia. Dla mnie wartość ta jest największa, jeżeli chodzi o zmiany, które zostały wprowadzone. Czekajcie, zrobimy sobie teraz tak. Control, Gain and Expo Settings i tutaj w Cine damy sobie na 1 metr na sekundę. Bardzo wolno będzie nam leciał. Zakończę nagranie. Jeszcze raz będzie nagrywać i lecimy do tyłu bardzo, bardzo wolno. Super. I to jest wartość konkretna. Można wzbogacić swoje ujęcia, przelatując tuż nad przeszkodą
Tylko trzeba oczywiście bardzo uważać, dlatego zmniejszyłem prędkość do 1 metra na sekundę. Jestem dosłownie 20 cm nad tym, nad gruntem. I to jest bardzo fajnie. Zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda w realu, bo wygląda to absolutna petarda. Szoruję praktycznie brzuszkiem po tej ściółce, którą tutaj mamy. Leci. Lecisz dokładnie tak, jak chcesz i nie masz takiej sytuacji, takiej reakcji drona, że on się sam podnosi. Kiedyś spotkał się Ken Heron z Bardwellem i Bardwell leciał po raz pierwszy miniaczem i on chciał przelecieć właśnie pomiędzy sztachetami swojego płotu i przywalił. May, I don't know. And will it let me crash? Crash it, let's see. Will it let me fly under this? Oh my god, dude. No, it won't let me. Oh, yeah. Well, it won't let me, it wouldn't let me go any lower. I tried to take it down, it wouldn't go any lower. Did you into the thing? I smashed right into it, but it wasn't going very fast. It'll be Let's fine. Go, check the damage. Okay, look here, let's take this, I'll grab the other camera. Właśnie przez to, że ten dron się unosił, ale sam unosił. Albo jeżeli byłeś za nisko, to też lądował, nie? Więc dwie takie sytuacje, które nie są zbyt korzystne, jeżeli chcesz panować w 100%. I dzięki tej aktualizacji w tym momencie sami możemy decydować, jak latamy. Tylko trzeba uważać oczywiście, bo nie ma czujników i też dron może nam w coś wlecieć. Nie ma tego wspomagania przy starcie i lądowaniu. Także na czas ujęcia to robimy, a za chwilę już będziemy sobie tę cechę deaktywować. I to znajdziemy w menu Safety. Na samym dole mamy Advanced Safety Settings i tutaj możemy sobie to odhaczyć na dole, tym niebieskim. I w tym momencie mamy tryb fotograficzny. Ustawimy sobie kamerę na 12 megapikseli, tak jak teraz, i powinniśmy mieć zoom trzykrotny. Zobaczcie, co się dzieje. To jest jednokrotny zoom, dwukrotny, trzykrotny. Mega sprawa, nie? Tego do tej pory nie było. Natomiast następny punkt, co ciekawe, dotyczy właśnie 48-megapikselowych fotografii. Przechodzimy na 48 megapikseli i w tym momencie możemy sobie wybrać przy AEB nawet 5. Tego nie było wcześniej też. Uwaga, jedziemy. Może troszeczkę wyżej kamery, jak teraz, żeby się nam to odznaczało. 5 fotografii i to samo mamy w trybie Burst Photo. Niech przemieli. Zobaczmy w Burst Photo, tutaj na samym dole, też mamy możliwość wybrania 5. Słuchajcie, następna rzecz jest naprawdę fajna, a mianowicie jeżeli ktoś posiada na przykład Awatę w wersji z goglami DJI Goggles 2 albo z Integrą i ma do tego Motion Controller 2, może połączyć się po tej aktualizacji z miniaczem i też z RM 3. Ja używam tych gogli, ale robiłem takie testy latem na Mini 3 Pro i to wychodziło bardzo fajnie, nie? Wcześniej też Mavic 3 miał taką aktualizację i latałem jednym i drugim. Lepiej się latało Maviciem 3 Pro właśnie na goglach. Regulacje robiłem, zarówno IPD, jak i całości, jeżeli chodzi o ostrość. Nie jestem zadowolony w ogóle z tego, ale obraz jest naprawdę brzytwa. No dobra, to teraz jedziemy z motion controllerem, będzie cyrk. Przede wszystkim nie uwierają te gogle w nos i to mi się bardzo nie podoba. Chciałbym je odchylić w ogóle do innego kąta. Nie mogę tego zrobić. Wsiemy drona. Dobra. Mam kółko. Spróbuję go troszkę podnieść i polecimy sobie triggerem do przodu. Dobra, czujniki przestały działać. Teraz się skręcam. Wygląda to ok. Lecę w trybie normalnym. Czy dobrze się lata? W miarę. Czy mam jakieś zastrzeżenia? Co do gogli największe. Pole widzenia jest takie średnie, ale jakość obrazu jest brzytwa, absolutna. Mam tutaj też zasięg 50x50. Polecimy sobie troszkę dalej. Wygląda to dobrze. Następna nowość, którą tutaj mamy, to jest Active Track 360.
ale w wersji auto, w trybie auto, tego nie mieliśmy do tej pory. Do tej pory sami wybieraliśmy na tarczy zegara, na promieniu wewnętrznym lub zewnętrznym pozycję drona, na której ma się znaleźć. Można było sobie określić ten promień i jego wysokość. To jest bardzo fajnie. Ja pokazywałem duże studium przypadku w warsztacie dotyczącym Mini 4 Pro. Tam praktycznie spędziłem pół dnia na tym, żeby pokazać ten Focus Track, czyli Active Track, Spotlight i POI, Point and Interest. W każdym razie to, co mamy teraz, to jest możliwość przejścia w tryb automatyczny w miniaczu 4 Pro. Dzięki temu dron sam wybiera kierunek, tak jak w przypadku Master Shots. Tak? On sam decyduje, co chce zrobić i sam losowo narzuca nam ten tryb. To jest fajne i niefajne. Może być dużo niespodzianek, ale też z drugiej strony ciekawa sprawa. Zaraz to sprawdzimy, tylko przejedziemy kawałeczek tam, gdzie nie ma tylu drzew. Jesteśmy Active Track, zaznaczam siebie, Active Track i wybieram stąd auto. Go, nagrywamy. Hold, jedziemy. Utrzymuję pozycję. Soho, teraz będzie krążył. Teraz helix. Utrzymuję pozycję, dlatego że zmieniłem kierunek. Trzyma pozycję. Teraz helix. Hold. Trzyma mnie z tej strony niziutko. Słuchajcie, pomimo tego, że mamy dzisiaj pogodę w kratkę, głównie łóżkowo-barową, daliśmy radę nagrać ten przegląd aktualizacji. Daj znać bardzo proszę w komentarzu, która dla Ciebie cecha jest najciekawsza i kluczowa. Ja mogę powiedzieć, że na pewno wprowadzenie lotów nisko jest rewelacyjne dla mnie, bo mogę bardzo mocno wzbogacić paletę swoich ujęć. Jeszcze podnosząc na przykład obiektyw wysoko, możesz lecieć nisko i to daje niezwykłą też perspektywę. Do tej pory ten punkt widzenia nie był dostępny, przynajmniej dla takich małych dronów, bo wcześniej tylko dla Mavica 3 i serii Mavic 3, 3 Pro i Classic. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Dla osób, które zaczynają przygodę z dronem i mają z tym kłopot, nie wiedzą jakiego drona kupić, jak się rozwinąć, jak stać się lepszym, przygotowałem warsztat dotyczący pierwszych 5 kroków. Koniecznie skorzystaj, ten warsztat jest darmowy. Znajdziesz go w opisie pod filmem. Jeżeli natomiast posiadasz miniacza 4 Pro, koniecznie skorzystaj z warsztatu, który przygotowałem na temat jego funkcjonalności. Krok po kroku, od pudełka po projekty kreatywne. Tam mamy przegląd tych wszystkich możliwości, jeżeli chodzi o Mini 4 Pro. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, a my widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.